Ten człowiek zdawał się nigdy nie sypiać. Był jak emerytowany zegarmistrz, który siedzi w swojej pracowni i obserwuje świat z boku. Zawsze stateczny, wyważony, perfekcyjnie działający w morzu chaosu dnia codziennego. Marian wyznawał także system wartości, na który nie dało się wpłynąć. Był moralnym i światopoglądowym monolitem. W wielu kwestiach można było się z nim nie zgadzać, nawet wszczynać kłótnie, ale nie sposób było przekonać go do czegoś, co jakkolwiek odbiegało od jego wytycznych. Te bywały dość oryginalne, niekiedy mocno subiektywne, żeby nie powiedzieć hedonistyczne. Przychodzi mi tu na myśl sytuacja ze studiów, na których to poznałem właśnie Mariana. Na pierwszym wykładzie z nauk politycznych szanowny profesor Makowski chciał odważnie narzucić już od samego startu dość ryzykowną metodę sprawdzania wiedzy studentów, polegającą na ich wyrywkowym pytaniu. Traf chciał, że pytanie o wojnę koreańską padło akurat na Mariana. Czy jest mi pan w stanie podać datę wybuchu konfliktu koreańskiego? Nie, odpowiedział szybko i konkretnie Marian. A dlaczego? Lekko złośliwie zapytał profesor. Bo aktualnie mam kaca i temat walczących ze sobą cing-ciang-ciągów mam głęboko w dupie. No, panie drogi, z takim językiem i zachowaniem to niespecjalnie widzę, by znalazł pan miejsce na moich wykładach. Rozumiem, chciałbym tylko zapytać, czy będzie pan na otwarciu? Oczywiście wszyscy wiedzieli, jaka będzie odpowiedź profesora, i co dalej powie Marian. Profesor jednak nie mógł znać tego klasycznego, memicznego chwytu, wpadł więc jak śliwka w kompot. Na jakim otwarciu? Zapytał dumnie, lecz niestety bardzo naiwnie. Na otwarciu parasola w pańskiej dupie. Ta rozbrajająca w swojej prostocie i szczerości odpowiedź sprawiła, że profesor Makowski momentalnie stracił w oczach wszystkich jakiekolwiek uznanie i co najgorsze autorytet. W kilka sekund przestał być wybitnym badaczem Azji, a stał się przykrym bohaterem opowiastki ze studiów, postacią drugoplanową, częścią żartu. Niestety, los zakpił okrutnie i profesor pogrążył się jeszcze bardziej, co też Marian skutecznie i bezlitośnie wykorzystał. No naprawdę, z takimi żartami to pan powinien iść na jakieś zawody, a nie na uczelnie. A pan profesor wybiera się na zawody? Zapytał już z lekkim zadowoleniem Marian. Jakie znowu zawody? wyciąganiu chuja z wody! Sala wykładowa zafalowała, jak prześcieradło na wietrze, a ryk śmiechu, wydobywający się z kilkudziesięciu gardeł, prawie wybudził Marylę Rodowicz na kilka miesięcy przed Sylwestrem. Wykładowca był absolutnie pokonany. Wykład zakończył się o kwadrans wcześniej, a Marian został niepisanym królem uczelni. Podobało się? Wysłuchaj całej mojej książki pod tytułem Toska w aplikacji MPGO. Zapraszam i dziękuję.